Jeśli chodzi o wymianę danych, użytkownik doświadcza usprawnionego przepływu pracy, który pozwala na bardziej efektywne przekazywanie informacji z modelu projektu wstępnego do szczegółowego projektu ostatecznej wizualizacji. I tak na przykład została zintegrowana możliwość przeniesienia danych z InfraWorks 360 do Autodesk AutoCAD Civil jako trójwymiarowy model referencyjny InfraWorks 360. Funkcja ta udoskonaliła m.in. przenoszenie modeli mostów z InfraWorks 360 do AutoCAD Civil jako obiektów 3D. Pozwala to użytkownikowi na skuteczne tworzenie projektu wstępnego w odpowiednim środowisku CAD-owskim, a następnie powrót do InfraWorksa w celu stworzenia bardziej dokładnej wizualizacji projektu.